Zapytamy kolejną na scenę. Gawędę opowie pani Zofia Sabul z Dęb. Pani Zofia Sabul z Dęb, powiat Ostrołęka. Pani Zofia wystąpi w kategorii dorosłej, a opowiedzą gawędę o Kowolu Piotrze. Witajcie, kochane ludziska. Nie, żebyście byście znali w Dębach, taki był Kowal Piotr. Ale może jeszcze i nie znali, bo tu daleko od was skłoniali do kucia. Ale się zapewne niektórzy znali. No dobrze. On tak siedział, ziedał na takim rozdrozu, jak się siosę do Kolna i do Łomzy rozchodzą, to tak ryść w tych samych źródłach siedział. Ale to był kowal, kowal. Takiego kowala to nie było i nie ma gdzie. Łom jak ci pług zrobił, to jakieś niemski bał odwalu, toś mógł kilometr liść. Obejrzałeś się w drugi brzeg, to jesteś askiwa rusala. Tak kręcił pług. Ale i się szpie niezłe robił. Gdyby się kobietą w Dębach zapytali, to by mu powiedziały. Młodzi to pewnie nie wiedzą, co to się szpie, bo starsi to wiedzą. To taki krzywy nos z ząbkami. Jednego razu przyszedł do niego taki Sanko Franek i mówi, że z Piotrku, czy ty byś nie zrobił sierszpa? A Piotr mówi, no samo nie, to ci ja od tego, żebym konie kół, kosy klepał, sierszpy robił. Mogę zrobić, pewnie. Bali, że z Piotrku, tak się Franek podrapał ksina po łusinie. Ja tak ksyna z psiejandzy wyleciałam. Może byś ty mi tak zrobił na pocechaj. A Piotr to było takiego kawalarza kawał. Mówi, że co Franek, ja ci mogę zrobić za darmo. Tylo, co ja raz meserkę puknę, to ty raz próbujesz. A Franek myśli, no zgoda, no bo co nią robić, przejadzi nima, z nima zapasam, trzeba, może dobrze, zgodę. No i zaczynają, Piotr meselka puk, a Sanko Franek próg. I tak pójdą, puk, próg, puk, próg. A tych ząbków tam jest, tam się jest przez 160. To się tacy chłop musiał para mieć. No i tak już Piotr ostatni ząbek weselka nacina, a Franek jakoś się zaciął, a nic. No, Franek, przegrałeś. Piotr młoto na kowadło odłożył. Trudno, przegrałeś. I w tam czasie, jak się jeszcze Franek na ostatni dech dobył, to może mówić, jak runął, to ten młot pięciokilowy jak sioro z tego kowadła zleciał. To tam jeden u nas u oblicu, bo tam gdzieś w Warszawie rachunków siałcu, to oblicu ze zeby był. Sanko Franek u ostrożni gospodarzy za pasami, to co na raz zmarnował, to by było jeszcze na dwa się przystało. Bóg za dźwięki. Moi kochani, kategorii dorosły, zastosujemy przewodnik muzyczny, śpiew sonowy. Maria Dębska z Rudna, gmina Krzeszowice. Maria Dębska z Rudna, gmina Krzeszowice. Kategoria, jak widać, dorosło i wykona śpiew solowy. Tych nie pytamy. Knałaby dełecko przez wieś, przez miasto.
miasteczko udzielony Dąbrowie. Rozkwitały przed nią różne kwiaty. Ona mówi: mój wianek bogaty. I stanęła w dolinie. Stanęła w dolinie, aż do dnia białego, aż się doczekała dzieciątecka małego. Zdję na siebie białą koszuleczkę i powiła tę małą córeczkę i poszła z nią do mamy. Córecka, prześpię z wami tylko jedną nockę i powiję tę małą córeczkę i pójdę z nią do Jasia. I poszła do Jasia i Jasia, co tam ludzie godają? Z nićmi się z tobą zabroniają, tylko mi tam gdzieś ich inną rają. O mój Boże jedyny, mogłeś ty nie chodzić, mogłeś mnie nie zgłodzić, mnie sierotę ubogą. Byłabym se jak Piotrusek Ruzy, cudzyła bym u mamusi duży, a teraz już nie mogę. Daliście mnie, dali za góry, za lasy, żebym nie chodziła, żebym nie chodziła do kumory wasy, do kumory wasy, do daliście mnie, dali za lasy, za góry. Tak my się rozeszły, tak my się rozeszły, jak na niebie chmury. Daliście mnie, dali za ta rosła. Daliście mnie, dali za takiego woła. Nie już nim na chrzciny, nie już nim na chrzciny, nie do kościoła. Obrusa, a pod tą grusą, pod tam ziemią.
winna krawczyni, winna se sama. Nie winna krawczyni, winna se sama. Mogłaś nie chodzić, nie spacerować z Jankiem do rana. Jak nie było chodzić, kiedy dobry był. Jak nie było chodzić, kiedy dobry był. Słodkie winecko i cukierecki ze sobą nosił. Słodkie winecko i cukierecki ze sobą nosił. Maria Wersa, duże podziękowania. W kategorii dorosłej będziemy mieć gawędziarkę. Kosobucka Barbara z Zalasu, gmina Krzyszowice. Gawędziarka ołowowiną. Wspominki święto kobietowe. Pięknie pytone. Kosobucka Barbara. Wspominki święto kobietowe. Głos. No i jakże tu tańczyć? Brzydki miesiąc. Pewnie tak jakiś chłop wsadził to babskie święto w marzec. Bo wtedy jest smutno i no po tym rałcu podacha. I ta wiosna, nie wiosna, niby to kiełkuje, a ino denerwuje. Dawno, dawno temu, w latach 30. mojego życia, kiedy jeszcze nie byłam gospodynią i no jakieską gminną, chodziłam obsługiwać święta kobietowe. Śpiewałam z wielkim zaangażowaniem. Zbierała się wszystkie baby, bo z chłopami i na rady. Starzy śpiewniki i te drąski, za mnie bólu obowiązki. Na ten przykład ten mój Maciek, szkoda, że to nosi gacie, bo on taki kiej to ciele, niegłodny wspólny pościele. Jeśli mój występ był w naszej wsi, no to mówią, a jak się chce tak wygłupiać, a po drugie mój mimo na imię Maciek. Ale mówię, bo ten mój występ był w innej wsi, albo też w innym powiecie, el, to byłam artystką, dostawałam brawa i pieski, kwiotki i uśmiechy. Całty zwygładzony pytał, być naprawdę ten was Maciek taki dziadowaty? I błockiem ocierał się łobił z jarkiski. Dosyć już dosyć, zamykam kramik ze wspomnieniami. Dziś już znikaj, tak nie zapraszają, ale jeszcze zapraszają. Ale to nic, mężuszowi przygotuję ubranko świętalne, na pewno uczci jaką jarkiskę ludową i wróci nagranym, grzecny i skrócony. Wnuce przyniesie ze szkoły jakieś życzenia. No ale babciu, no babciu, narysuj ze mnie laurkę, bo pani kozała. Tyle na dziś od wspominków święto kobietowych. Pozdrowią wszystkie baby i babecki, lale i lalecki, redaktorki i sekretarki, wasa gospodyni. Ale wiecie, byłam innego roku tutaj u was. I wiecie, miałam mu opowiedzieć i muszę mu to powiedzieć, bo to jest bardzo ważne. Bo naprawdę miałam spotkanie z prawdziwym satanistą, a to nie są naprawdę żarty. Było tak gorąco jak dzisiaj. Siedzimy się wszyscy przed obu. Każdy miał swój stołek, swoje siedzenie, a ten jeden z tym krzyżem czarnym siadł się na jowo i przed drzwiami przed chałupą, no jak gospodyni. Troszkę może miałam zakusy ten fartuch, no bo gorąco było. I on se siadł przede mną na kroniku. I on se od razu zmiarkowałam, coś mi się to nie podobało. Stołek mo. Jeszcze tak nigdy nikt, żeby przede mną na trawniku siadł. Nareszcie odpowiedź się wstałam, bo mi się trochę zorientowała, jak strach mnie przeczył. Siadłam sobie tam na tym wolnym stołku za moim chłopem.
No i dobre, ale wiecie, już bym do chałupy wyjść nie mogła na górę. Całą była spłacona. Mówię mojemu chłopie, idę tam wyduj kłozę, bo on taką słabo, że nie wiem jak do tej stajni przyjdę. Ale wiecie, pomyślałam sobie, ja przecie mam święconą wodę. Jedna już miała z 20 lat, a druga chyba drugą ze 2 lata. Obmyłam się tą wodą święconą i Panie Boże pomóż. No i poszłam jakoś i tę kłozę wyboiła. Ale wiecie, uwiązałam ją krótko do tego dojenia. No żeby mi się nie kręciła mądrowi, to się boję, nie? No i dobre, zapomniałam ją łatwym z tego krótkiego uwiązania. Całe szczęście, że tu musiałam rano jechać, bo o 7 już mieli w połowie przyjechać. I tą kłozę musiałam lecieć, bo o 6 wypoić, to się jeszcze nie zdążyła, bo przecież chyba bym się była zadusiła. I wiecie, to jest nie koniec na tym. W nocy 2 razy byłam za swoją potrzebą i 2 razy usnęłam, co mi się też nie zdarzało. Taką była słaba, a włosy zakręciłam, żeby jakie takie miałam. W ogóle mi nie wyszły, taką miałam mokrą głowę. I wiecie, po 2 tygodniach, bo jeszcze prowadzę agroturystykę i mój tak wiecie, jak poszedł po strzuda jako, no środek, a włos na ulicę to odstawił. No i ja po 2 tygodniach idę, wymiatam z podwórzek, wycieram, patrzę na ten czarny taki pod koszulek. Pooglądałam go, był na lewej stronie, a to sobie myślę, a ja pokrągłe pracę, no i wypierę potem go w tym. Ło, wypierę go, przecież nie rozczuwolam tutaj w Polsce, za co się kupuje. I przede się mamy takiego ludzka niezgły, to sobie się będzie przecież chodził w tym pod koszulku. No tam go wyprała. Nie przewracałam, bo wypłukałam, wszystko powieszłam, ale dysk był, no to musiałam sprzątnąć, powieszłam w łazience. Ale na drugi dzień pogoda się zrobiła, powieszłam ten podkoszulek na polu i obróciłam na prawą stronę. Patrzę, na tym podkoszulku jest krzyż, łożeł taki duży, a w środku, ja sobie myślę, chyba to jest trupio czaszka. Ale i to nie żebym postrzegała, naprawdę uwierzcie w te rzeczy. I wzięłam okulary, patrzę, a tam rzeczywiście był szatan w środku. Tak, że miałam naprawdę prawdziwe spotkanie z szatanem. I to jest, mówię wam, coś okropnego. Ale teraz bym się dopiero dowiedziała, że szatan się święcone wody nie boi. I no boi się dymu i ognia. I teraz już będę wiedzieć i wosk chcę łoszczyć, bo to naprawdę nie są żarty. Mnie rozsysa to babka łoszczegła przed zmurą, jak wiem, jeszcze tyle była i potem mi się przydały te jej po prostu łoszczerzenia, bo naprawdę ty zmiała. A teraz łoszczą cię z Bogiem, jak tam przyjdę na inny los, jak jestem dom rady, to bardzo chętnie tu przyjdę, to on ta jeszcze co powiem. Jeszcze bym prosiła, żeby mi tak wyrzucili jako grosza, podczas na ten przejazd. Ja tam podałam numer konta, no bo ręcina malutko, no to nie ma z czego dać jeszcze na przejazd. Zostawiłby mnie kierowca, no i sztaba, bo wziąć by mnie już nikt nie przyjął, no bo on staro. Musiałabym na nogach iść, nie wiem, czy bym doszła do śmierci. Włoskim cię z Bogiem, przyjdę na inny los, to mam jeszcze co łopoń. Ale łopoń. No. I do widzenia. Jeszcze moi kochani, powiadomy w kategorii dorosłej, śpiew solowy. Monika Dudek-Stęczynka, gmina Krzeczowice. Monika Dudek-Stęczynka, gmina Krzeczowice, śpiew solowy, kategoria dorosła. Pamięta z tych wsiach łataju, coś miło wiecowo. Hej, w stodole na sianie, coś ze mną tańcowo. Hej, w stodole na sianie, coś ze mną tańcowo. Łowiecy, woleś mi na pieluski łożyć. Hej, u nóg ześ mi lezą, żeby się nie srozyć. Hej, u nóg ześ mi lezą, żeby się nie srozyć. Łowiecy, woleś mi sukieneckę sprawić. Hej, wszystko łowiecy, bo żeby się zabawić. Hej, wszystko łowiecy, bo żeby się zabawić. Pamiętaj, Jasieniu, jak to z tobą będzie. Hej, wionecek zapłacić bez tego nie będzie. Hej, wionecek zapłacić bez tego nie będzie.
Za wionek 100 złotych, a za licko 1000. Hej, wolałbym ja siedzieć ceną od ciebie łot przysiąc. Hej, wolałbym ja siedzieć ceną od ciebie łot przysiąc. Jedzie Jasio, jedzie i ja mój konecek, cymu się nie widzi. U mnie porządecek, cymu się nie widzi. U mnie porządecek, u mnie porządecek, a ja domu sama przyjedź, Jasio, przyjedź. Domu niowi siana, przyjedź, Jasio, przyjedź. Dom Kuniowi siana, dom Kuniowi siana i łobrok, i łobrok, a tobie Jasieniu, sześć podusek pod bok, a tobie Jasieniu, sześć podusek pod bok, sześć podusek pod bok, a siódmą pod głowę i tak cię Jasieńku dogodzić mi mogę, i tak ci Jasieńku dogodzić mi mogę. Dogodzić, dogodzić, a jak będziesz chciała, pościel mi łzecko i połóż się sama, pościel mi łzecko i połóż się sama. Łuska nie pościel, nie będę pod twego wionecka, pozbędę, pozbędę, bo swego wionecka, pozbędę, pozbędę. Nie pozbędzie sama, płac będzie mu oboje, będzie mu się dorobiać, chlebu siawe dwoje, będzie mu się dorobiać, chlebu siawe dwoje. Dom Kuniowi siada i flaseczkę wina, zeby dom pan Jezus, najpierw swego syna, zeby dom pan Jezus, najpierw swego syna, najpierw swego syna, drugą córeczkę będziemy piastowali, jak te jaskółeczkę będziemy piastowali. Jak te jaskółeczkę. Mój wianecku z mirtu ziela, chowałam cię do wesela, chowałam cię w mojej skrzyni.
Stoczyłeś się, stoczyłeś na fartuszka. Ja i teraz Kołinka i Krótki, moi kochani, dziękuję szalonemu Żyli za to, że przestawili zegarki na 14 godzinę. Robimy teraz planową, króciutką przerwę. Mamy nadzieję, że coraz krótsze przerwy na tę sprawę jest, którą teraz powiemy. O godzinie 14, czyli prawie za chwilę, jak zegarki tak pokazą, za chwilę przed Domem Ludowym będzie degustacja potraw regionalnych. Przygotowane przez Aleksandrę Wolucką, etnomuzykologa, pana doktora Artura Czesaka, językoznawcy, pana magistra Benedykta Kafla, etnografa, panią magistrę Dorotę Majaczyk, etnolog i pana doktora habilitowanego Stanisława Węgrarza, antropologa kulturowego. Witajcie po tak szybkim obiedzie, jak się to udało. Jeszcze coś nie wyglądają na strawienie, bo to strasznie łatwo było. Na pewno tej konkurencji będą kiedy mogli startować w sprincie obiadowym. Moi kochani, witamy was serdecznie i popytamy którą grupę. Tak, piekiety domy, grupę śpiewaczą Gorce, grupa śpiewacza Gorce z Kamienicy, powiat Limanowski, kategoria dorosła. Grupa śpiewacza Gorce z Kamienicy, piekiety domy, płaćcie kuda. Keep on
pamięci. Grupa Poździerki, grupa śpiewacza Dobrze z Kamienicy. Grupa Poździerki. Teraz powiem to Mekuną Gałędzierza w kategorii dorosłej. Jest nim Antoni Potoniec z miejscowości Olszany, gmina Podegrodzie, powiat nowosądecki. Antoni Potaniec z Olszany, gmina Podegrodzie, powiat nowosądecki. Powinną Martowe Gotki, ale to do własnego autorstwa. Pięknie pytany Antoni Potoniec z Olszany. Mówita! Jak był małą chłodokią, nasz i tata opowiadł, jak to tubko biło tkuć piki, co ci ukradło ze stajnicka. No myślał, że może się komu jałupka porwała i czego pożyczył. Ale gdzie to? Raz tu siedziomie, nie mogło nigdzie. Ślady prowadziły przez Podegrodzie ku witlinu. Przewoźnik na Dunajcu gogoł, że nic nie zauważył. Ale młoda była mało, jak to lecie, prawie żadną płoczy. Tocież złodzi bez niczego mógł przeprowadzić Bylska na drugą stronę. Tumek dził buty i płokominiak przeszedł przez Dunajec. Szedł tą drugą kostali stolu i przyszedł w Bryjowie na rzeźniu. Tocież Bylska nie nalazł. Bardzo był załamany, ale przy okazji kupił się flaku. Nie było wtedy jeszcze takich buręcków nylonowych jak teraz, to zapakowałem mu je w góry papier, włożył za pazucho i poszedł z królopu i pióra. Akurat wtedy parnią pośpie było tutaj pieto. To jakoś było w lipcu. Upał straszny, a cała ceremonia była na polu. Kozonie godą, prowóz był kurc. To ksiądz to najpierw był nauczycielem. Przez baryki uczył w szkole. Miał nawet na wesolu, myślał się żonić, ale widzicie jak to czasem było. Inny chłodzą tam, rusił się w łebie. No i nauczyciela miał w tupie. Przez to zawód miłosny, pójł płacę się uczyć na piąta. A jak był ksiądzą, to baby u niego miały przerybone. Żona nie chciała do niego iść do spowiedzi. Przyjechała wtedy na łódku z skrynicę, dość młodo, piękna pani. Tego ksiądki miała w obok ksiądki, tak ze było widać, pięknie opalone piersi. A łeby jak łeby, to ci, którzy się tak ludzie byli popatrować. Było coś ci tak było, że te chłopy, co ich baby, mają z przodu plecy i z tyłu plecy, chciałem się trochę popatrzeć na inne zgrane niewiastki. No dał wodę to piąc, już się tam gotowało. Przerwał to żonie i krzyknął. Schowaj te floki! Miał na myśli dzieciczki te kobiety. A tu mieli być dobrze chodziły te plaki, co go zapał duchu. Pepnuje głowy, tak że się porozwalały, papier bury przemłęknął, złapnął je w dom i babku miał miło do rodzica. No pani odetchnęła z ulgą, ale ona była honorowa, bogata jeszcze z hołpy. Przed wojną i ojciec miał dwie wilne w krynicy. Wynagrodziła strata bytka tu w głębi, za to, że ją uratuło od wstydu. Nie wiem, czy to tak było, ale tak opowiadał nas i tata, a on prawie nigdy nie czytał. Dziękuję za uwagę. Niech się mi to wróci. Bóg zapłać wielki. My pytamy na scenę, zaśpiewał nam pan Józef Koral ze Stadeł, powiat nowosądecki. Kategoria dorosła. Pan Józef Karol, Koral, przepraszam, Koral. Ze Stadeł, powiat nowosądecki. Kategoria dorosła. Ze mało złorały, przysła Kaśka, Bóg przycisła, aż się kolca złomały. Sztyry lata wiernie służył, głos porozowi, rano wstaje.
to pióreczko, to zielone pijołecki. Składa moje starodowne kochanecki. Tobie dobrze, tobie dobrze, a mnie nią. Tobie licka rumionieją, a mnie nią. Ciebie cię słucho, grudecku pijołecki, a mnie cię su na wojące szabelecki. Gdowiec ją, se gdowiec, kłachają mnie gdówki. Tak mnie cieknie wykłachały, że nie mógł złotówki. Pierwszej przyjaciółom zaśpiewać wcześniej, bo podnieść tego, bo będzie później biedniej takiego. Bez niczego to mogą nie wziąć potem do ekipy. Śpiewał Józef Koral ze Stadem, a teraz przed nami grupa śpiewacza w kategorii dorosłej. Grupa śpiewacza męska, Podegrodzie, z Podegrodzia. Pięknie wiadomo. Kategoria dorosła i same chłopy, nie bądźcie kurą.
Małe grupy. Bóg zapłać, Bóg zapłać, jest teraz. Teraz będziemy mieć drużbę weselnego w kategorii dorosłej. Drużba weselna, kategoria dorosła. Dawid Ciągło z Podegrodzia. Dawid Ciągło z Podegrodzia, powiat nowosądecki, Pytom Pięknie. Drużba weselna. Wszyscy moi kochani występujący na tej scenie w konkursie
Łocwortku drogi się do tej godziny. Tak jest oficjalnie, oficjalnie teraz mogę już powiedzieć, że konkurs na samowych wajania, konkursy, punkty konkursowe zostało oficjalnie zamknięte teraz. Plus tak więcej nie ma nikogo. Za pół godziny będą koledlicy, ale to już później na ten. Moi kochani, chcielibyśmy podziękować przy waszej pomocy szanownemu żyli, które od Cwartku, od Skoroświt, bo jak ta się kładzie świętej, moi kochani, mieli przed sobą dość dużo występujących i grup, i tak zwanych solówek. To wszystko teraz trzeba będzie podsumować, pomyśleć, jak to pozbierać, te ewentualne priorytety, ale też... Thank you.
poznaliście si Ola, to nie wiem, czyście się ugadał z jaką Olą, czy jaką? Tak, bo lubimy Ola, więc jesteśmy zakochani od Ola. A, lubicie se Ola, dobre. Nasi ustawili. No słuchajcie, zaraz jest bardzo ważne, żeby tutaj dzisiaj ludzie będą bawić się. Akurat muzyka latinoamerykańska, muzyka nasza ludowa boliwijska. My jesteśmy zespół z Boliwii. My też jesteśmy góralami, tylko po tej drugiej stronie, no? Dokładnie, tak jak gadają. W języku Quechua, w języku Inków, Ahajo, Fużyńscy, duch muzyczny. W zespole grają Beto, bo to ten większy, i Tari. To ten zmarznięty. No brawo! No brawo, 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 trzeba, no nie spicie, wstawajcie, już jest czas, żeby posłuchać i bawimy się porządek, bo dzisiaj będzie muzyka z nami, Anda Bolivia. Na ten czas zagrana muzyka, taki piosenka. Dajcie z nim dogadać, dajcie jest. O który... Dobre, nasi ustawili, bo oni się spolą, to są Amerykanie, Indianie, Goron, tak jest. Ahaju z Boliwii, przyklaśnijcie. No to piękny. Słuchajcie. Teraz wylądujemy i latamy z tą piosenką, o której mówił Lot Kondora. Dla was, po hiszpańsku, El Condor pasa. I witamy, zapraszamy na ten dobry zabawa.
zadowolony mówi, jesteście zajebiście. To jest nasze fajne właśnie słowo. Tak. Po prostu dzisiaj jesteśmy akurat na ten czas, bo tam w Boliwie czytaliśmy, tam Bukowina, na całej Polsce jest lato. Naprawdę, bardzo fajne lato macie. To co możemy robić? Co przyjemy dla was? Żeby bawimy się, tak? Dancimy. Od razu robimy zabawę, bo to na ten czas zagramy takie piosenkę, które mówi, nazywa się Mucha Latająca. Naprawdę. Jak będziemy policzyć, kolega będzie policzyć tak, raz, dwa, trzy, a bij ręka do góry tę prawą i głośno i mocno, mu. Dobra? Spróbujemy. Raz, dwa, trzy. Ale głośno i mocno, nie je. Mu, jak jest stara krowa. Jak młoda krowa, młoda krowa. Nie, też mnie, nie pasuje, nie pasuje. Jak prawdziwe Polacy, dobra? Spróbujemy. Raz, dwa, trzy. To fajne, słuchajcie. Super. Ten prawą rękę i ten lewą rękę ma swoje imię i nazwisko. To znaczy po drugi razem, jak kolega zaczyna policzyć, raz, dwa, trzy, a wy mucha. Dobra? Rozumiecie po polsku? Tak, rozumiem, tylko udają. Udają, że są turyści tutaj. Turysta są tylko tutaj stąd. Mieszkają pod, na Podhalu. Tak jest. No to to wylecimy, dobra? Próbujemy. Raz, dwa, trzy. Słuchajcie. Na raz mu! Po drugi razem jest mucha! No! Do podstawowa! No słuchaj, liczajmy jeszcze raz! Ostatnie czasy! Raz, dwa, trzy! Aha! Mamy nagrodę, mamy nagrodę też!
trzeba grać, bo teraz zaraz będziemy dostajemy padaczka. To niedobrze. Lecimy. Dobra, dawaj. Cieszę, bo zwierzęta ma dobre trawa i tam minę dnia i gdzie jest noc, tam ten dzieci spi razem z zwierzęta. W następne dni idzie dalej, szuka gdzie jest bardzo dobre trawa. Po 5 dni wraca i mówi na ten słowa, żeby tato, mama, nie ma się, żeby jutro wracam, pojutrze wracam. I jak będziemy razem tato, będzie powiedzieć, jak cię bardzo kocham. I ta muzyka jest takie smutne słowa, ale my robiliśmy, żeby to będzie działo jak na wesołe. Śpiewamy na wesołe, ale bardzo tęsknimy nasz kochany kraj Boliwia. I dla was tę piosenkę zagramy dzisiaj i to jest muzyka z Boliwii.
Przyjemnie, żeby mieć sos na ręka. Ten dyploma dla nas reprezentuje. So teraz mamy jakieś najony z Bukowina i będzie zawsze na nasze serce. I chcemy dać jakiś jeden piosenka dla was, dobra? No bez tego się nie obejdzie. No przecież ktoś organizował ten imprezę, ten za Bajania. Naprawdę, to jest drugi rok, kiedy już gramy. I cieszymy się, że mi też podoba się taki muzyka, którą mi gramy dzisiaj. I chcemy teraz troszkę zmienić i śpiewać po polsku taki piosenko, który jest bardzo znany na całej Podhali. Ahaju! Wielkie brawa! No to lecimy teraz. Na was!
Dzisiaj! Thank you.
I do zobaczenia. Dziękuję pięknie. Wielkie brawa, dzięki. Sam bym tego lepiej nie zagrał. Dzięki. Dziękuję bardzo. Wielkie brawa, jeszcze raz moi kochani, ahaju. Podziękowania dla nich. Troszeczkę ciepła na pewno przynieśli swoimi piosenkami.